Konflikt faktycznie toczył się w latach 1960-1996, ale on ma znacznie starsze korzenie i, i przyczyny, i tak naprawdę sięga jeszcze czasów kolonialnych. I trzeba by o nim opowiadać długo, 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 długo wcześniej, wielowątkowo. Natomiast w największym skrócie to był konflikt o podział ziemi, znaczy w momencie, w którym Hiszpanie podbili ludność rdzenną, w tym przypadku Majów to rozparcelowali tą ziemię pomiędzy siebie pomiędzy zwycięzców i gdy były kolonie hiszpańskie wybiły się na niepodległość to w Gwatemali ziemia pozostała w rękach bardzo bardzo nielicznych tak zwanych Kreoli, czyli już urodzonych w nowym świecie, ale wciąż Europejczyków z pochodzenia. Następnie znaczna tej, część tej ziemi zaczęła przechodzić w ręce m, prywatnych przedsiębiorstw, szczególnie firm międzynarodowych. Zwłaszcza firmy, która się nazywała United Fruit Company, była firmą amerykańską, obecnie to jest Chiquita i handluje tymi bananami, które możemy w Polsce kupić w supermarketach i tak dalej. I ta Chiquita jest niesamowicie ważna dla tej historii, ponieważ ona weszła w posiadanie ogromnych połaci ziemskich w Gwatemalii, które pierwotnie należały do ludności właśnie rdzennej. To była w zasadzie własność taka kolektywna wcześniej. I w pewnym momencie, już w XX wieku, w latach 40. i 50. do władzy doszło dwóch polityków, którzy chcieli zrobić reformę rolną. I chcieli, zwłaszcza dużą część nieużytków, w których między innymi United Fruit Company nie uprawiało, chcieli oddać w ręce właśnie tych rdzennych mieszkańców, którzy tam po prostu żyli od wieków. W związku z tym Stany Zjednoczone zrobiły zamach stanu w 1954 roku, po którym wprowadzono dyktaturę w Gwatemali, i właśnie celem w zasadzie tylko tego, żeby utrzymać to United Fruit Company. To doprowadziło do wzrostu napięć społecznych i w 1960 roku doszło do wybuchu powstania, które przerodziło się właśnie w tę wojnę domową, i ono przybrało niesamowicie krwawy obrót. Natomiast jeżeli chodzi o to, dlaczego akurat um, ta ludność była tak no, była poddana ludobójstwu, szczególnie w latach 80., bo to jest najgorszy okres w historii w ogóle tego całego konfliktu, to wynikało po prostu z tego, że ta część kraju, w którym oni zamieszkują, była górzysta, była trudno dostępna i dlatego łatwo było się tam ukrywać partyzantom. W związku z czym, nawet jeżeli znaczna część tej ludności nie brała aktywnego udziału w wojnie po stronie właśnie lewicowych partyzantek, to była z automatu i tak zaliczana przez armię do ich sojuszników. W związku z czym, kiedy oddziały wojskowe wchodziły na tereny, Wiosek wchodziły na tereny ludności rdzennej to przeprowadzały czystki etniczne. One z początku nie były te zbrodnie aż tak duże, no ale tak jak mówię, w latach 80. doszło do całkowitej eskalacji, i do, jak już się powszechnie uznaje, ludobójstwa na właśnie tej ludności mówimy majów, chociaż to jest taka zbiorowa nazwa, bo tych grup jest tam tak naprawdę więcej, tylko one są tym parasolem powiedzmy majów. No i doprowadziło to do śmierci 200 tysięcy osób. Czyli to jest ogromna liczba, jak na tak mały kraj. Diego Berta się urodziła na rok przed wybuchem tej wojny domowej, i ona urodziła się w takiej rodzinie bardzo biednych m, mieszkańców wsi, którą w ogóle jej rodzice sami założyli. Ona była dość wysoko w górach, jak na standardy gwatymalskie. To byli ludzie, którzy schodzili, nie mogli się utrzymać w tej wsi z własnej pracy. W związku z czym schodzili na niziny pracować jako tacy robotnicy tymczasowi. Warunki tej pracy były bardzo złe, do tego stopnia, że pomijając już niskie zarobki. Trzeba było tam po prostu zostawać na dłuższe okresy czasu, i właściciele tych majątków pobierali za wszystko opłaty, na przykład za spanie na miejscu. To spanie to z reguły było pod gołym niebem albo w jakichś szałasach. Założyli też wyszynki, czy tam karczmy, bary po prostu, w których sprzedawali pędzony przez siebie samych alkohol, czy się kogoś tam zatrudniali po drodze i sprawiali, że ci ludzie przepijali te pieniądze. Tak było na przykład z ojcem, właśnie Rigoberty Menczuł, która widząc to wszystko i też pracując jako dziecko już na plantacji, stwierdziła, że chce zrobić jakieś większe pieniądze, zatrudniła się w mieście jako pomoc domowa, to dawało trochę lepsze pieniądze, nauczyła się też dzięki temu hiszpańskiego i to się zbiegło też w czasie, z tym, że zaczęły związki zawodowe rosnąć w siłę. Te związki zawodowe, które początkowo rosły w siłę w mieście, zaczęły się przemieszczać na wieś, i tak się składa, że jej ojciec stał się jednym z najaktywniejszych w tym ruchu związkowym i ona trochę za nim podejrzała, podążała. Doszło też do tego, że on był jedną z ofiar słynnej okupacji ambasady hiszpańskiej, ponieważ Hiszpania to już było po śmierci generała Franco, ona była przyjaźnie nastawiona. Do sprawy ludności rdzennej właśnie w Gwatemali. W związku z czym w 1980 roku, kiedy delegacja tych związkowców ze wsi udała się do stolicy, to postanowili, że będą okupować ambasadę hiszpańską, ponieważ uznawali, że będą tam przyjęci ciepło, co się potwierdziło, jakby pracownicy ambasady dobrze ich przyjęli. Natomiast służby mundurowe przepuściły szturm, i w tym szturmie zginęło Dużo osób, w tym właśnie ojciec Rigoberty, i ona jakby przejęła po nim schedę tą związkową, no ale nie, na niedługo, ponieważ rok później musiała uciekać za granicę, bo jej rola w tym ruchu związkowym wzrosła do tego stopnia, że stała się jednym z celów um, właśnie armii rządowej, która wtedy wprowadzała ten program, który później się przerodził w ludobójstwo, no i ona musiała po prostu uciekać za granicę. No to jest taki moment przełomowy, kiedy ona wydała książkę w 1983 roku, której sama nie napisała. Ona ją podyktowała po hiszpańsku, który przypomnijmy, jest jej językiem obcym. Podyktowała ją znanej antropolożce na takim spotkaniu w ogóle w Paryżu. Ta książka Jari Goberta Menchú, to jest tytuł ten międzynarodowy, ale on w oryginale nosił tak naprawdę, on był dłuższy i to jak odzyskiwałam świadomość, czy jak zyskiwałam świadomość, tak to mniej więcej można przetłumaczyć, on się stał bestsellerem i on zwrócił uwagę świata na to, że w Gwatemali dochodzi do zbrodni, ponieważ książka wyszła już w 1983, a już rok później było wiadomo, że to, co tam się dzieje, ma no, skalę masową i że, i że to są straszne, straszliwe zbrodnie, doniesili o tym między innymi dziennikarze i tak dalej. W związku z czym, kiedy pojawiła się publikacja, w której ona bardzo jasno wykłada, co tam się dzieje na miejscu, to chciały się zajmować wszystkie praktycznie media, między innymi też ze względu na to, że to jest koniec wojny, zimnej wojny, dlatego to się dobrze zgrało w czasie. Natomiast ta książka robi niesamowite wrażenie, kiedy się ją czyta, między innymi dlatego, że część tej książki jest zmyślona. To jest bardzo ważna informacja. Rigoberta Menchu przyznała się do tego po latach. Jeden z antropologów, który badał tę sprawę na miejscu, Wypytywał ją o to. Tam są sceny, które ona opisuje, jak na przykład morderstwo jej brata, które miało miejsce. I brat został oczywiście zamordowany właśnie przez armię. Natomiast ona tego nie mogła widzieć. Ona w tej książce opisuje, jak go blali benzyną, podpalili, no jakby tam oszczędzę szczegółów. Natomiast mm, siłą tej książki jest to, i ona też tak tłumaczyła, jeżeli. Przyjmiemy jej tłumaczenia, a wydaje mi się, że w tym przypadku one są dość wierne temu, co ona chciała zrobić. To jest tak, że ona w tej publikacji zawarła sumę doświadczeń wszystkich ludzi o jej pochodzeniu i to, czego oni w tych latach 80. właśnie doświadczali tej skali przemocy, którą my możemy porównać tylko do tego, co w Polsce się działo podczas II wojny światowej. W związku z czym to że tak dużo tych opisów przejmujących się też w tej książce znalazło sprawiło, że to jest lektura niezwykle poruszająca. No każdy kto to czytał musiał czuć się poruszony. I to między innymi sprawiło, że ona się stała postacią o takiej międzynarodowej rozpoznawalności, no i to w, ostatecznie doprowadziło do tego, że została nagrodzona pokojową nagrodą Nobla w czasie kiedy jeszcze ten konflikt domowy w Gwatemali już przygasał, ale jednak wciąż trwał. Trudno powiedzieć, bo na pewno to, że ta jej książka wywołała tak dużo szumu i na pewno Nagroda Nobla przyczyniły się właśnie między innymi do zakończenia tego konfliktu domowego, przyspieszyły ten koniec, bo mediacje trwały od końca lat 80., natomiast nie da się ukryć, że ta uwaga, która została przyciągnięta dzięki jej nagrodzeniu, doprowadziła do tego, że konflikt się ostatecznie zakończył. I ta najgorsza część, czyli ta część mordowania, prześladowania itd. Tak się skończyła. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, sytuacja materialna, życiowa tej ludności nie polepszyła się w jakimś stopniu znaczącym. To w dalszym ciągu są najmniejsi ludzie w kraju, którzy mają najgorsze szanse, jeżeli chodzi o dostęp do edukacji, najgorsze szanse, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia. Najgorsze szanse, jeżeli chodzi o reprezentację polityczną. W związku z czym, tak naprawdę, ich sytuacja jako grupy społecznej nie polepszyła się w żaden znaczący sposób. Gwatemala jest w dalszym ciągu krajem, który jest targany dużymi konfliktami społecznymi. W zeszłym roku, zresztą, mieszkańcy podpalili parlament ze względu na um, politykę gospodarczą rządu, z którą się nie zgadzają. Dodajmy też, że większość osób, która odpowiadała za zbrodnie, których przytłaczającą większością padli właśnie ci ludzie, Mało kto za to tak naprawdę odpowiedział. Generał Efraim Mont, który był tym głównodowodzącym w latach 80., co prawda, stawał przed sądem już jako stary, stary człowiek, ale ostatecznie tej, no, nie usłyszał wyroku skazującego w takiej formie, w jakiej się wszyscy spodziewali. Także niestety ten wynik dla Rigoberty Menczu, jeżeli tak go w ogóle będziemy uznawać, jest mm, średni. Ja bym porównał jej sytuację do Lecha Wałęsy, w tym sensie, że jest to postać historyczna, tego się nie da w ten sposób wymazać, natomiast budzi opinię we własnym kraju zupełnie inny niż za granicą. O ile za granicą jest ikoną, i to w ogóle bezdyskusyjnie, o tyle w kraju albo mało kto się nią przejmuje. Albo ludzie mają do niej pretensje. Ona dwukrotnie próbowała startować w wyborach prezydenckich i zgarniała bardzo, bardzo niskie wyniki. I to wynika z tego, że ludzie mają do niej szereg pretensji. Po pierwsze, uważają ją jako osobę z zewnątrz, ponieważ podkreślmy, że większość swoich tych najaktywniejszych lat, w których była najbardziej znana, spędziła za granicą. W związku z czym dla nich to nie jest, um, nie jest ktoś, kto był na miejscu. Jakby Te jej zasługi zagraniczne nie są tak świetnie odbierane. Jest też dużo zawiści, ze względu na to, że wiele osób uważa, że ona zarobiła bardzo duże pieniądze na tym Noblu, co nie jest do końca prawdą. Jak na gwatemalskie warunki, to była spora suma, ale to nie jest suma, która pozwalałaby jej utrzymywać nie wiadomo ile osób. Natomiast w Gwatemali, szczególnie wśród ludności rdzennej, istnieje taki zwyczaj, że jeżeli ktoś wyjeżdża za granicę, to z reguły do pracy i przysyła z powrotem pieniądze do domu, czyli właśnie pomaga tej rodzinie, de facto ją utrzymuje. Rigoberta Menchu zainwestowała w taki rodzaj aptek, przede wszystkim zajmujących się tradycyjną medycyną właśnie rdzenną, ze względu na to, że jej matka właśnie też, też to robiła i ona w ten sposób chciała oddać hołd matce, ale część osób ma do niej żal, uważając, że ona powinna te pieniądze, że na pewno ma więcej pieniędzy, których na nich nie wydała, co w ogóle się nie wydaje prawdą. I ostatni chyba taki element jest taki, że Gwatemala jest bardzo konserwatywna i kobieta, silna kobieta, nie jest dobrze postrzegana w tym społeczeństwie, szczególnie wśród ludności rdzennej, gdzie kobieta wydająca polecenia mężczyźnie jest przez większą część społeczeństwa odbierana bardzo źle. Teraz być może się to trochę zmienia, ponieważ jest nowa przywódczyni ludności rdzennej, która całkiem nieźle sobie radzi w polityce, ale to jest zupełnie inne pokolenie niż Rigoberta Menchú, nie mająca z nią tak naprawdę za dużo wspólnego i wydaje się, że ta gwiazda noblistki, jeżeli tak to możemy ująć, w samym kraju nie działa tak naprawdę tak mocno. Jest to, jest to postać, która zdecydowanie lepiej jest postrzegana za granicą niż we własnej ojczyźnie. Pozdrawiam bardzo wszystkich serdecznie, którzy tego słuchają i członków klubu, ale także sympatyków i zachęcam do oglądania innych interesujących wypowiedzi na temat tego, co dzieje się z wybitnymi postaciami świata.